Witam, znajdujemy się na terenie hałdy, nie tylko uranowej, ale i ogólnie mineralnej w Kletnie. Zaraz po wojnie już wiem, że tutaj wydobywano bardzo dużo różnych rzeczy. W 1948 chyba zaczęto wydobywać uran. Już mi powiedziano, że ta hałda jest bardzo popularna, więc szansa, że tutaj znajdziemy coś radioaktywnego, jest dosyć mała. Ale możemy szukać. Hałda jest dosyć spora, jak widać. Nawet trochę osób już tu było, szukało. Tutaj są ogólnie organizowane jakieś tam mistrzostwa w poszukiwaniu minerałów. Nie wiem od którego roku, ale już od kilku dobrych lat. No poszukamy czegoś, może coś znajdziemy. Jak widać, tu jest dosyć niskie, 0,15 mikrosiewerta na godzinę. Możemy tutaj znaleźć głównie jakieś takie śmieszne kamyczki w takich kolorach fioletowych i nie tylko. Jakieś takie o. Takich jest tutaj dużo, ale no póki co nic radioaktywnego nie ma. Tylko dużo kolorowych kamyczków. Jak widać, można znaleźć także różne takie kwarcowate żyłki. No wygląda nawet ładnie, ale nie po to tutaj przyszliśmy, także szukamy dalej. Kamieni jest tutaj naprawdę dużo, jeżeli nie znajdziemy niczego na powierzchni, to pewnie zaczniemy trochę kopać. Ale to już jest pewnie przekopane miliard razy. No nie wiem, czy coś znajdziemy tutaj. Promieniowanie bardzo w normie. Można tak sobie kopać i kopać tutaj, ale głównie znajduje się jakieś takie, o, takie fioletowawe naloty na kamieniach, albo jakieś takie kryształowe, jakiś pewnie kwarc. No ale tego, czego szukamy, póki co nie ma i pewnie nie znajdziemy, jako że tutaj są bardzo rozproszone te minerały uranu. No ale co zrobić? W końcu nie jesteśmy tutaj pierwsi, więc można się tego było spodziewać. Ale hałda, jak widać, naprawdę jest ogromna. No także jakieś tam małe szanse, że coś znajdziemy są. Po dosyć długim szukaniu udało nam się natrafić na ślad promieniowania gdzieś w tym miejscu. Jeszcze nie kopałem głębiej. Jak się ta terra odetnie w końcu. O. No i mam tutaj 0,6. I teraz muszę wyłączyć alarm i będę po prostu szukał, który z tych wszystkich kamieni, a może pod spodem coś promieniuje. Zdjąłem płytkę, żeby łatwiej było namierzyć to, o co nam chodzi. Być może to jest ten czarny kamień. Nie. Chyba nie. Gdzieś tutaj. Gdzieś głębiej pewnie. O! Tutaj mamy jakiś kamień. Bardziej aktywny. Siedem mikrosiewertów. Tak, to ten. Bez rękawiczek. Nie, lepiej nie dotykać. Szukamy, może jest więcej takich elementów. No ale jak widać, albo raczej jak nie słychać, nic tutaj nie ma. Czyli to ten czerwony kamyczek. No, czyli jednak są tutaj pozostałości po wydobyciu uranu w Kletnie. Chociaż są, no, bardzo rozproszone i ciężko je znaleźć. No ale jak widać, są. I to jest na becie 13 mikrosiewertów. Także bardzo, bardzo niewiele. A poza tym cisza. Jak widać, nie tylko my kopiemy. Chętnych jest całkiem sporo.
pewnie nie wszyscy tu przychodzą robić filmiki o hałdach uranowych, no ale poszukamy, zobaczymy. Może akurat coś się znajdzie. I tutaj znaleźliśmy jeszcze jeden kamyczek, bardzo słabo aktywny. Jeden mikrosiewert lekko ponad i to na becie. I to te fioletowe kryształki chyba zawierały jakąś domieszkę. Także jak widać, pozostałości można znaleźć. Ale jest duża konkurencja. Z czego oni wszyscy szukają? Raczej fluorytu, czyli czegoś w stylu fioletowych kamyczków, które czasami się tutaj trafiają. No, to z tego filmiku to byłoby na tyle. Także zachęcam tutaj przyjechać i poszukać sobie jakichś fajnych fioletowych kamyczków.